Zobaczyliśmy bardzo ważne słowa, to co było już przekazywane, to co było śpiewane. Dokonało się, wykonało się całe dzieło zbawienia na krzyżu i możesz przyjść. Każdy może przyjść. Każdy może przystąpić do tronu łaski. Każdy, który tutaj jest i którego tu nie ma, może wezwać imienia Jezusa, aby być uratowanym każdy. Kiedy myślimy i oglądamy i słuchamy tego co dzieje się na świecie, w Polsce, wokół nas, mamy tą myślę takie przeświadczenie, wszystko powoli pęka. Wszystko zbliża się gwałtownie do końca. Jezus o tym mówił, że i nieprawość się rozmnoży, i miłość oziębnie, i wiary będzie coraz mniej w sercach ludzi. Słuchajcie, kiedy czytane była historia o noem, to zastanawiamy się, albo inaczej mamy odpowiedź, że Bóg nie ma względu na osobę. Czasami myślimy, większość ma rację, ale większość zginęła, a okazało się, że nie mieli racji. Prawda jest jasno przedstawiona. I tutaj jest Twoją i moją odpowiedzialnością przed Bogiem. Nikt, zna, nikt nas z tej odpowiedzialności nie zwolni. Ty i ja odpowiadamy za swoje zbawienie. Ty i ja odpowiadamy przed Bogiem. Co zrobimy z tym poselstwem? Ja chcę mówić o. To, co jest w oczach Bożych najważniejsze, jeśli chodzi o nas. Ale też chcę pokazać i mówić o tym, kim On jest, na czym Jemu zależy. Drodzy, kiedy Jezus jest poproszony przez swoich uczniów naucz nas się modlić. I znamy dokładnie, myślę, że większość, jak nie wszyscy, znamy na pamięć modlitwę, którą nazywamy modlitwą pańską. Ale tam w tej modlitwie jest takie zdanie Między innymi takie zdanie Bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi bądź wola Twoja. Gdy się modlicie, to mówcie. I w tej modlitwie, gdzie jest tak wiele wspaniałych rzeczy powiedzianych, co powinniśmy, na co powinniśmy w modlitwach naszych zwracać uwagę, między innymi tam gdzieś, może jeszcze nie w środku, a może w środku tej modlitwy bądź wola twoja, Boże. I to jest to, czego Bóg oczekuje od nas ludzi. To jest to, czego do czego Bóg wzywa ciebie i mnie. Mamy takie, czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że my myślimy, że wszystko będzie trwało tak, jak trwa, ale to jest złudna nadzieja. Już Covid pokazał nam, że wszystko w pewnym momencie w ogóle nie trwa, czy nie biegnie tak, jak biegło. Całe nasze życie nas, naszych domów, rodzin, narodów zostało nagle wywrócone do góry nogami. Czy nam się to podobało, czy nie? Niektórzy mieli możliwość sobie uświadomić, że chyba chodzi o coś więcej w relacji człowieka z Bogiem, albo inaczej, że COVID nie jest w stanie i separacja czy oddzielenie nie jest w stanie. Albo nie powinna być w stanie oddzielić człowieka od Boga. Bo nie musisz się udać w jakieś miejsce, nie musisz mieć posługi jakiegoś szczególnego człowieka, żeby ci przekazał łaskę Bożą, bo ta łaska Boża pochodzi bezpośrednio z Twojej relacji od Boga, prawda? Czy jestem w więzieniu z powodu Chrystusa? Czy jestem na bezludnej wyspie? Nie potrzebuję nikogo, aby mieć bezpośrednią łączność z żywym, prawdziwym Bogiem. Halleluja! To jest dobra wiadomość. Nie jestem uzależniony od działania jakiegokolwiek drugiego człowieka, bo wszelka łaska, bo wszelkie błogosławieństwo, bo wszelkie życie, które pochodzi od Boga, które daje Bóg, przychodzi bezpośrednio w mojej i twojej relacji z Bogiem. Jeśli jej nie masz, jesteś poza arką. Jesteś poza arką. Jeżeli ciągle myślisz, że od drugiego, to ktoś drugi człowiek jest w stanie Ci przekazać łaskę i bez niego nie jesteś w stanie mieć łaski Bożej. To COVID pokazał, czy powinien nam uświadomić, że coś nie tak jest z naszym myśleniem. Że przecież, będąc zamknięty w domu, ja ciągle mogę czerpać łaskę za łaską, jak mówi ewangelista Jan, apostoł Jan, że łaska za łaską jest wylewana na życie człowieka, którego serce jest otwarte dla żywego Boga. I nic nie jest w stanie tego zamknąć. Nic. Bądź wola Twoja, jak w niebie, Boże. Tak bądź wola Twoja w moim sercu. A więc chcę powiedzieć, że wola Boża jest najwyższym prawem działającym we wszechświecie najwyższym prawem. Jeżeli jestem poza wolą Boga, jesteś poza tym najwyższym prawem. A Boża wola, no właśnie, jaka ta wola Boża jest względem nas, ludzi. Czasami, czasami, kiedy mówimy, bądź, Boże, Twoja wola, gdzieś w nas może się rodzić pewna obawa, że Bóg zrobi z nami coś strasznego. Bo czy mamy zaufanie do tego, kim On jest? Kiedy Chcę I powinienem zdać się na Jego wolę. Wiecie, nigdy bym tak się nie chciał zdać na wolę człowieka. Dawid miał do wyboru w pewnym momencie, kiedy Bóg mu powiedział, wybierz sobie przez proroka, Bóg mu mówi, ja chcesz być ukarany, czy w ręce człowieka się dostać, czy w ręce Boga. On mówi tylko nie człowieka. Wolę być w rękach Boga. Boga, który jest święty, Boga, który jest sprawiedliwy, ale też Boga, który w swoim w swojej naturze istocie jest pełen łaski i miłosierdzia. Kiedy Bóg tworzył świat, stworzył go według swojego zamysłu, autor listu do Hebrajczyków mówi tak, Poznajemy, że światy, nie świat, światy, wieki dosłownie, zostały wydoskonalone. W naszym tłumaczeniu zostały stworzone mocą słowa Bożego, ale to słowo stworzone są wydoskonalone. Czyli to słowo oznacza stworzone w pełni, stworzone do końca słowem Boga, czyli. To boże stworzenie już nie potrzebowało żadnego uzupełnienia, rozwoju, rozkwitu, aby dojść do pełni swojej postaci. On to uczynił mocą swojego słowa, zupełnie je w, doprowadził do pełni, do doskonałości. Żaba była w pełni żabą. A człowiek? Był odbiciem chwały Bożej, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A więc w tym materialnym i duchowym świecie objawia się wola Najwyższego. I kiedy patrzę na to, co On uczynił, kiedy my patrzymy na to, co On uczynił, pokazuje nam na charakter Boga, w którego wierzymy, któremu ufamy i do którego Mamy przychodzić z tą modlitwą także: bądź wola Twoja, czyli nie moja. Czyli ja muszę się odsunąć na bok. Czyli On jest na pierwszym miejscu. To, co On mówi, jest najważniejsze dla mnie, bo po tym, choćby co stworzył i jak to stworzył że stworzył to piękne, doskonałe i zupełne, pokazuje, że On jest dobrym Bogiem. Pełnym łaski Bogiem. Ja mówię tak sobie myślę, panie, i kiedy ty tworzyłeś tak różne rzeczy, tego jest taki bezmiar. My nawet nie znamy wszystkich stworzeń, które on uczynił. Mówię, Boże, zadałeś sobie trud nawet z tym, że są tak różnego rodzaju kamienie, skały. Mają różne kolory, różne właściwości, inną strukturę. Boże. To jest piękne, co Ty stworzyłeś. Takiego Boga, taki Bóg chce zawrzeć z Tobą i ze mną, już było tu powiedziane słowo o przymierze, przyjaźń. Bóg. Wyciąga rękę do Ciebie i do mnie, do swojego stworzenia, chociaż jest tak potężny i tak wielki. I On, wiecie, jak czytałem dzisiaj rano księgę Hioba, i On, morzu, zamknął drzwi, tak to pięknie poetycko Hiob pisze: zamknął drzwi, aby ta woda nie wylewała się dalej z morza. Ona ma swoje, to morze ma swoje granice. Pięknie to uczynił. I On oferuje, Tobie i mnie życie, przyjaźń, przymierze, zbawienie. Chcę, żebyśmy z nim byli na zawsze. Wola Boża jest objawiona w tym słowie. Jeżeli modlę się i serio traktuję modlitwę Pańską, bo wiecie, ludzie nie traktują serio. Swoich modlitw. Przynajmniej tak było w moim przypadku do momentu nawrócenia. Ja po prostu, jak to tak mówią, klepałem modlitwę, bezmyślnie wypowiadałem słowa. Byłem w duchowej ciemności, nie znałem Boga osobiście, byłem religijny, ale nie znałem Boga tym, kim jest. Ale jeżeli traktujemy Boga poważnie i jeżeli traktujesz modlitwę poważnie, której uczył Jezus, jeśli modlisz się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, to modlisz się, Boże, chcę, żeby nie moja, ale Twoja wola, Twoje prawo, Twoje słowo, Twoja prawda zatriumfowała, była obecna i prowadziła mnie w moim życiu. O to się modlisz, jeśli poważnie traktujesz Boga, jeśli poważnie traktujesz modlitwę pańską, bo możesz ją mówić tysiące razy, ale być daleko od tego, o co się modlisz. Twoje serce jest zupełnie gdzie indziej. Ale człowiek, który zbliża się do Boga, który pragnie Boga, Przestaje myśleć o sobie i chce podobać się Bogu, i mówi: Boże, nie to, co ja myślę, nie to, co ja chcę. Twoja wola niech wypełni się w moim życiu. Przez proroka Michała. Bóg powiedział w szóstym rozdziale, wiersz ósmy i dziewiąty, takie słowa: oznajmiono ci, człowiecze. To Bóg mówi do swojego ludu, Starego przymierza. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Słuchaj, Pan woła na miasto, a rozsądnie zbać się Twojego imienia. Dosłownie rozsądnie jest. Czcić, szanować Twoje imię, otaczać właściwym szacunkiem Twoje imię. Kiedy otaczam szacunkiem Boga Jego imię, wtedy, kiedy wsłuchuję się w Jego wolę, w to, czego on ode mnie żąda. Wypełniaj. Brawo. Dzisiaj bym powiedział to w Nowym Przymierzu. Wypełniaj słowo pana. Wypełniaj słowo. Jeżeli chcesz być ocalony, musisz posłuchać i wypełnić, co Bóg mówi. Noe nie tylko wysłuchał, że przyjdzie potop, ale on przez wiarę, przez zaufanie był czynicielem słowa i zbudował arkę i był przygotowany. Chrystus przychodzi, jest blisko. Kiedy patrzę na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to wypełnia się proroctwo Zachariasza. Tam chyba dziesiąty rozdział, o ile dobrze pamiętam, pod koniec Księgi Zachariasza, że Jerozolima i to miejsce stanie się ciężkim kamieniem do podniesienia dla narodów. I tak jest. Jest coraz większe zamieszanie. A to dla nas jest świadectwem, abyśmy pilnie, uważnie przyglądali się i brali naukę. Oto Pan przychodzi. I będzie tak, jak mówią prorocy: Izajasz, Micheasz, inni, że narody zbiorą się i z północy ruszą na Izrael. Ten Izrael jest im w gardle. Taką ością, którą chcą, z którym chcą się rozprawić, ruszą tam. Zobaczcie, jak buduje się coraz większa koalicja państw na północy. To wszystko jest zapowiedziane, przygotowane. Dlatego, że przychodzi, nie przyjęli miłości prawdy. Zgardzili wolą Pana, słowem Pana, lekko sobie traktowali. Mówią, to nie jest mój czas jeszcze. Ja mam czas zrobić, podjąć decyzję. To jeszcze nie jest ten czas. Pytam się, kiedy będzie? Kiedy będzie czas? Kiedy już krople i ulewny deszcz, mówiąc symbolicznie, kiedy zacznie przychodzić sąd, gdzie będziesz? Czy myślisz, że wtedy będziesz gotowy? Może. Tak, a może nie, bo może już swoje serce zamknąłeś tak naprawdę, że nie jesteś w stanie go otworzyć. Abyś okazywał miłość bratnią. To, co Jezus mówi, miłość wielu oziębnie. I abyś w pokorze obcował ze swoim Bogiem, a, abyś. Honorował Boga w swoim życiu. Wiecie, rozpoczyna się nowy rok i chcemy się modlić. I ja chcę się modlić, Boże, chcę, żeby każdego dnia chcę doświadczać Twojej obecności, Twojej mocy, Twojej łaski. Nie tylko dla mnie, dla mojej rodziny, ale dla mojego zboru. Dla moich braci i sióstr, którzy są w moim sercu włożeni przez Pana, bo tak jest. Bo tak jest. I chcę, żeby Pan dotykał jak najwięcej ludzi i także z tego miasta. Nie moja wola, Boże, Twoja wola. I Pan Jezus mówi wyraźnie, że kto nim gardzi, gardzi Jego słowem. A kto go miłuje, pamiętacie? Jezus mówi: Ten, kto mnie miłuje słów moich, będzie przestrzegać. Nie słuchać, przestrzegać, pełnić, wypełniać. Ten prawdziwie daje dowód swojej miłości do mnie. Hieronim, jeden z ojców kościoła, który przetłumaczył na język łaciński Biblię grecką, napisał tak: Nieznajomość pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jeśli nie znasz pisma, albo inaczej, jeśli nie badasz pism, jak nie będziesz znał Chrystusa? Wiara twoja nie będzie miała możliwości wzrastać. Będziesz miał ograniczone albo niewielkie poznanie. A Jan Chryzostom, inny z ojców Kościoła, mówi: Nieznajomość pisma świętego jest źródłem zła. Dlatego Jezus. Dlatego Pismo Święte mówi, apostoł Paweł też mówi, od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Wiecie, są takie zdumiewające słowa w kazaniu na górze Pana Jezusa. Zdumiewające. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios lecz tylko ten kto pełni wolę ojca mojego który jest w niebie w owym dniu wielu mi powie panie panie czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów a wtedy im powiem nigdy was nie znałem idźcie się precz ode mnie wy którzy czynicie sprawie. Sobie tak myślę, Boże, proroctwo jest dobre w Kościele. Cuda są dobre. Wypędzanie demonów jest dobre i właściwe. I to jest to, co jest obiecane Kościołowi i tym, którzy uwierzyli w Jezusa, takie znaki będą im towarzyszyć. Sobie myślę, Chyba są dwa, dwie jakieś próby zrozumienia tego, o czym Jezus tutaj mówi. Może ci, którzy poszli za Jezusem i doświadczyli łaski i mocy i cudów, i nawet prorokowali, ale zletnieli, ostygli, zaczęli się dystansować. Wiecie, jak dystansujesz się od Pana, dystansujesz się od Kościoła. To jest tak ściśle ze sobą związane. Jeśli jesteś blisko Jezusa, stajesz, chcesz być blisko zgromadzenia, blisko ludzi wierzących i odwrotnie, kiedy oddalasz się od Pana, oddalasz się od innych wierzących. A więc, może to jest to, co, pa, co Pan Jezus mówi w objawieniu do zboru w Efezie: Mam Ci za złe. Że porzuciłeś pierwszą miłość. Oddaliłeś się od tej pierwszej miłości. I tam jest ciekawe, bo wezwanie spełniaj uczynki takie jak na początku. Czyli miłość jest wyrażana moją postawą, tym, co robię. Bo taki tam jest tego kontekst. A więc to może być jedna, jeden sposób wyjaśnienia tego fragmentu, a może jest jeszcze inny. Może ci ludzie, którzy powoływali się na proroctwa, tak naprawdę nie mieli słowa proroczego, a to robili. Może wypędzali demony tam, gdzie demonów nie było. No wiecie, że są tak różnego rodzaju prądy. Może dokonywały się jakieś cuda, ale możliwe, że pana w tym już nie było. Zobaczcie, Jezusowi chodzi nie o to, znaczy ja chciałbym, żeby w kościele było jak najwięcej Słowa proroczego, jak najwięcej cudów i uzdrowień, i, i żeby ludzie dochodzili do upamiętania jak najbardziej, ale Bogu chodzi jeszcze o coś więcej. Czy respektuję, honoruję, wypełniam Jego słowo? Bo po tym, jaka jest, jak jest. E, e, Wolą Bożą, tym co jest najważniejsze dla Boga względem nas, jest to, co powiedział: Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z duszy, myśli i sił swoich, tak? I to jest wola Boża. A bliźniego swego, jak siebie samego. To jest wola Boża. A więc jeżeli ja, nie ten, który mówi: Panie, Panie, ale ten, który poznaje Słowo i res odpowiada na to Boże Słowo zaufaniem, posłuszeństwem, okazuje w sposób praktyczny miłość do Boga. Jest w woli Bożej. Modli się, Bóg daje mu siłę. Zwróćcie uwagę, drodzy, że, że tutaj dalej Jezus... W Używa kontekstu i, i mówiąc tak, nie ten, który tylko mówi, ale nie wypełnia, bo zaraz od 24 wiersza Jezus mówi o podobieństwie o dwóch mężach, którzy budują dom mądry i głupi. I do czego to jest odniesienie? Nie ten, lecz ten, który pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, ten. Wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Czyli ten, Jezus to później wyjaśnia: Ten, który słucha i czyni moje słowo. Ten jest mądry, ten jest miłujący, ten buduje na skalę swoje życie. Wiem, że Bóg ma dla Ciebie i dla mnie. Jestem przekonany, to co najlepsze. Nawet kiedy w moim życiu rzeczy układają się nie tak, jakbym je chciał. Bo kiedy czytasz ten fragment, że on mówi tak, nie ten, który słucha, ale ten, który czyni wolę Ojca, a później wyjaśnia, to jest ten, który słucha i czyni moje słowo. I ten, który słucha i czyni, i ten, który słucha, a nie czyni, przychodzi w ich życiu Doświadczenie. Burza. Zerwał się wiatr, powiały wiatry, woda wylała, jeden dom runął, a drugi się ostał. Ten, który był w woli Bożej, doświadczył burz. Burzy. I ten, który nie był w woli Bożej, a więc nie tylko słuchał, ale nie czynił, też przyszła burza tylko, że ten, który pełnił wolę Bożą, ten się ostał. Nie mogę miłować Pana, nie miłując Jego słowa. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Inaczej mówiąc, Bóg obiecuje przyjść do Twojego i do mojego życia wtedy, pod warunkiem, że będziemy zachowywać Jego słowo. Czyli wykonywać Jego Słowo. Wtedy doświadczymy realności Boga, mocy Bożej w naszym osobistym życiu. Wtedy będziesz miał wiele świadectw tego, jak Bóg jest z Tobą, jak Bóg Cię błogosławi, jak doświadczasz Jego pokoju, jak doświadczasz, jego, jak doświadczasz wysłuchanych modlitw. Będziesz w stanie przejść przez różnego rodzaju próby i doświadczenia. Drodzy, kiedy patrzę na Bożą wolę, czyli na to Najwyższe Prawo obowiązujące we wszechświecie, ludzie dzisiaj ignorują Boga, Boże prawo, Boże słowo. Ale Chrystus przyszedł, aby nas wykupić od wszelkiego zepsucia i wszelkiego niewłaściwego myślenia. I kiedy czytam list do Rzymian 12 rozdział, tam jest napisane, że wola Boża jest dobra, miła i doskonała. Taka jest. Chcę patrzeć na Boga, który jest, bo tak jest, o, o, ta, on takim jest, tak się objawił, który jest dobrym Bogiem, pełnym łaski, pełnym miłosierdzia, i jego wola względem nas ludzi jest dobra, miła i doskonała. Ale będę ją w stanie tylko wtedy poznać, zrozumieć. O czym to Bóg mówi w swoim słowie? Jakiej prawdy mnie uczy? Co powinienem zrobić? Co Jemu się podoba? Panie, daj mi to zrozumienie. Kiedy to zrozumienie głębsze, większe Słowa Bożego będzie postępować? Właśnie w liście do Rzymian 12, 1, 2, tam jest napisane. W jaki sposób się to stanie? Tam jest napisane o tym, żebyśmy. Składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, i nie upadabniali się do tego świata. Wzywam was tedy bracia, siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jak ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być rozumna służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się Przemieńcie, a dosłownie przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Czyli, co jest dobre, miłe i doskonałe w oczach Boga. Abyście umieli to rozróżnić. Czyli, jeżeli chcę w tym wzrastać, bo tu chodzi o to, czy będę w Jego Królestwie. Nie ten, który mówi tylko Panie, Panie, ale Ten, który czyni, a, a żeby mógł czynić, muszę ją znać, a żeby ją znać, muszę znać Jego święte słowo. I tego się trzymać. Wiecie Słowo Boże daje niesamowitą moc. Albo inaczej prawda słowa daje nam taką odwagę, że jesteśmy gotowi stanąć. Wobec wszelkiej burzy, aby trzymać się Boga wbrew wszelkim przeciwnościom. Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc kiedy się modlisz dzisiaj, drodzy, kiedy będziemy może wieczorem się modlić, może niekoniecznie wieczorem, tylko dalej jeszcze po południu, taki mieć swój czas z Bogiem. Módl się też, bądź, Boże, Twoja wola w moim życiu. I nie myśl o kimś innym. Pomyśl przede wszystkim o sobie samym, czy zależy ci i czy modlisz się o to, czy pragniesz, czy wołasz, czy mówisz, Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się wykonuje w moim życiu. Bo jeżeli tak się modlisz, to modlisz się o to, co jest dobre, miłe i doskonałe w oczach Boga. Modlisz się o dobre rzeczy dla swojego życia, dla swojego domu. Amen. A więc chyba warto tak się modlić. Warto. Słuchajcie, to nie jest nawet modlitwa w myślach. Jezus mówi: gdy się modlicie, mówcie. Wypowiadajcie. Kiedy jesteś w swojej komorze, kiedy jesteś w zgromadzeniu też, wypowiadaj, mów. Dlatego każdy, kto by wzywał, nie myślał, wzywał imienia Pana, Jezu, przyjdź do mego życia. Wiecie, zbawienie, Boże wybawienie, Boże przebaczenie przyjdzie, przychodzi w taki bardzo prosty sposób. Nie musisz zrobić Jakichś karkołomnych rzeczy, aby doświadczyć łaski i mocy Boga. Nie musisz jechać za góry i za lasy, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, aby znaleźć słowo Boga i moc Bożą dla swojego życia. Co powinieneś zrobić? Biblia mówi, że On jest tak daleko, jak są słowa naszych ust. Blisko Ciebie jest Słowo Boże. Co powinienem zrobić w tym moim, Bólu często utrapieniu, niepewności, braku pewności zbawienia, zawołaj do Niego. Panie, przyjdź do mego życia. Ratuj mnie. Wiecie, nie musisz nawet wiele mówić, ale kiedy Twoje serce jest skruszone, złamane, i sercem serca wołasz do Boga, On słyszy. Obiecał odpowiedzieć, odpowiedzia od, od, obiecał, że odpowie i uratuje i zbawi. Przecież słuchałem, czytałem świadectw ludzi, do których doszło gdzieś tam przekonanie, że są zgubieni, nawet, nawet może nie tak bardzo jak, nie przypomnieli sobie wszystkich grzechów, ale ta świadomość, jestem zgubiony. I byli w stanie tylko zawołać jedną rzecz. Jedną rzecz. Ratuj mnie, Jezu. Pamiętam takiego narkomana, który postanowił popełnić samobójstwo i gdzieś spał na zewnątrz pomiędzy blokami. Ja kiedyś wam o tym wspominałem. I wziął i mówi to. Ja to już jest koniec. Ja nie mam żadnej nadziei. Ja już nie chcę żyć. Nie mam po co żyć, dlaczego żyć. I postanowił, że zażyje taką ilość tabletek, że to będzie koniec. I wiecie, już podnosił tą rękę z tymi wodę gdzieś tam miał do popicia. A ten jego materac brudny, gdzieś tam leżący przed blokiem. A tam ktoś otworzył okno. I on słyszy z telewizora ewangelistę, który mówi o Jezusie: Nie musisz ginąć. Zawołaj do Jezusa. Wiecie, ja teraz nie powiem dokładnie, ale mniej więcej tak to wyglądało. On usłyszał, to wezwanie Boga, to zapewnienie Boga o miłości do niego, że Bóg nie chce zginienia człowieka i kiedy on tak stoi, jest gotowy skończyć ze swoim życiem, słyszy, że Bóg umiłował go i nie musi ginąć. I mówi tak: Nie wiem, czy ty jesteś, jeżeli to jest prawdą, jeśli jesteś zbawny. Raduj mnie. To był początek całkowitej zmiany w Jego życiu. Halleluja! Wiecie, tak niewiele trzeba. Kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany. To jest wola Boża, aby nikt nie zginął. To jest wola Boża. Nikt nie musi iść na zatracenie. Wiecie, to, że Jezus jeszcze nie przyszedł, to jest ciągle Jego łaska. Apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi, nie myślcie, że Bóg zwleka. On ciągle czeka, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Aby ci letni chrześcijanie wrócili z powrotem do pierwszej miłości. A ci, którzy jeszcze nie wzywali imienia Jezusa, aby w końcu zawołali i poprosili o łaskę, o przebaczenie, o oczyszczenie. Bo wiem jakie myśli mam o was, mówi Pan. Zanim tutaj tym Beniamin mówił to słowo, a ja wcześniej, zanim on to mówi, już miałem napisane w moim kalendarzu parę myśli, które odbieram. Takie wam mam myśli, mówi Pan, jeśli chodzi o was. Mówi to do ludu, który miał powrócić z błędnych. Odstępczych dróg. Bóg do nich mówi ja ciągle miłuję was i ja nie chcę waszej zguby. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Objawię się Wam, mówi Pan, odmienię Wasz los i zgromadzę Was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę Was z powrotem do miejsca, skąd skazałem Was na wygnanie. Tak było w czasach babilońskich. I tak samo jest w czasach ostatecznych, gdzie Bóg zgromadził z całego świata swój lud z powrotem do Palestyny. Bo przecież dał im tą ziemię. Zawarł z nimi przymierze. I chociaż oni potrzebują nawrócić się do Chrystusa i uwierzyć w Chrystusa. Większość z nich, duża większość z nich. To jednak ciągle Boża opatrzność, Boże. Obietnice są tam nad tym narodem, bo Bóg ma dobre myśli o nas. Powiesz: Boże, tyle razy cię zawiodłem. Ale chcę, żebyś wiedział, Bóg ma dobre myśli o tobie. Bóg nie chce twojej i mojej porażki. Bóg przychodzi ze swoją siłą i mocą, chce nas z powrotem podnieść, abyśmy biegli dalej. W jego mocy. W jego mocy, bracia i siostry. W jego mocy. W Jego mocy ducha świętego, którym nas zapieczętował na dzień odkupienia. Pismo nas zapewnia, kto będzie oskarżał Czy Bóg? Kto będzie potępiał Chrystus, który za nas umarł? Wiecie, będąc w woli Bożej. Będę doświadczał na różne sposoby jego miłości i wierności. I Bóg obiecał, że nigdy nie da pokuszenia czy też doświadczenia ponad Twoje i moje siły. Bóg doskonale wie, co każdy z nas, gdzie ma swoje granice, co możemy znieść, ile możemy znieść. Kiedy patrzę na Józefa, patriarchę Józefa, Piękne słowo prorocze, potwierdzone. Czy Bóg, popatrzcie, o mało niezabity przez braci, sprzedany do niewoli, fałszywie oskarżany, wrzucony do więzienia. Sobie pomyślisz, jak tu jest dobroć Boga. Skoro mówi że wola Boża jest dobra, miła i doskonała, jak tym wszystkim możesz to powiedzieć? Ale wiecie, Bóg patrzy na nas całościowo, co chce z nami i przez nas i w naszym życiu uczynić. Czy Pan był z Józefem? Był? Pan był tam, kiedy już był w więzieniu. Tam, I Pan był z Józefem. On cały czas, pomimo tego wszystkiego czego doświadczał niesprzyjającego, on cały czas doświadczał obecności i mocy Boga, czasami mocniej, czasami mniej wyraźnie. A czy wola Boża? To jest ciekawe, bo jeden z psalmistów, jeden z psalmów mówi tak o Józefie, że Bóg wysłał go Józefa do Egiptu przed Całym rodem Jakuba. Ja mówię, ciekawy sposób wysyłania. Ale co Bóg zrobił? Jego wola jest dobra. Miła i doskonała, i kiedy przechodzisz przez burzę, i kiedy przychodzi wiatr, i kiedy wydaje się, że dom runie, ale nie, jeśli trzymam się wiernie słowa, wola Boża, nawet w tym wszystkim ona ciągle jest dobra, miła i doskonała, i myśli Boga są wobec mnie o pokoju, a nie o niedoli. I ta trudna sytuacja i wydaje się sytuacja bez wyjścia, to jest wola Boża, ciągle, która jest dobra, miła i doskonała. Amen. I Bóg do tego dopuszcza, bo ma wyższy i większy cel. Bo coś chce uczynić ze mną w moim życiu i przeze mnie przez moje życie. I zobaczcie, Józef nie zwątpił w dobroci, i miłość Boga. I przychodzi moment, że otwierają się drzwi więzienia, i ten, który był na samym dole, jest wyniesiony na tron obok Faraona. Halleluja! I wiecie co, jeśli ty i ja będziemy wierni i pomimo wszystkiego i ciągle będę ufał, że Jego wola jest dobra, miła i doskonała i będę wierzył, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy, tym, którzy Boga miłują. Czyli trwam w tym wszystkim w miłości do Boga, bo wiem, że on nie zawiedzie, bo wiem, że on jest łaskawy i miłosierny. Takim objawił się Mojżeszowi, takim objawił się Jonaszowi na koniec. I to on obiecuje nam, kiedy przejdziemy przez różnego rodzaju burze, zawirowania, a Ty i ja będziemy trwać wiernie i będziemy go miłować dalej i będziemy mu Czynić to, co on mówi dalej. To on z tego dołu, z tego padołu trudu ziemskiego obiecał, że posadzi nas na tronie jako zwycięzców. Mówi: Zasiądą ze mną na tronie ci, którzy zwyciężą. Tak jak Józef. Dlatego pamiętajmy, Bóg jest za nami. Chrystus jest po naszej stronie. Bóg nie potępia, ale nas chce usprawiedliwiać i usprawiedliwia w Jezusie Chrystusie. Ty i ja trzymajmy się mocno Jego Słowa. Bądź wierny. Kiedy patrzę na Hioba, jedyny Bogobojny, Ach, podobnie jak Noe. Ale Boża wola, chociaż wydawało się to wszystko zupełnie inaczej. Ja wierzę, że wola Boża, bo na końcu tego wszystkiego, przez co przeszedł, pamiętacie, co jest napisane? On sam daje takie świadectwo. Do tej pory tylko słyszałem o Tobie, ale teraz moje oczy oglądały Cię. Czy jesteśmy gotowi? Czy chcemy nie tylko mówić Panie, Panie? Ale chcemy poznawać Jego wolę. Kolejny rok jest przed nami. Dzień po dniu, drodzy, aby poznawać wolę Pana, aby modlić się, bądź wola Twoja w moim życiu codziennie, gdziekolwiek jestem, w pracy, w domu, w szkole, Boże, bądź wola Twoja, bo wiem, że kiedy o to się modlę i mi na tym zależy i, za, i idę za Jego słowem, będę doświadczał Jego łaski. W czas dogodny i w czas niedogodny. W czas zwycięstwa i w czas próby i doświadczenia będę doświadczał Jego łaski. Pamiętajmy, trzciny nadłamanej on nie dołami. Nut lejącego się nie dogasi. Czasami nasze życie jest takie, jak ledwo się tlimy. Ale pamiętaj, on jest Bogiem. Jeżeli go o to poprosisz, on przyjdzie, on rozdmucha na nowo ogień. Miłości i wiary w Twoim i w moim sercu. Jonasz tak mówi, Wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, pościągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Ten Jonasz, którego imię brzmi gołąb, ale nie miał głębiego serca. On by się tak cieszył żeby 120 tysięcy Asyryjczyków w stolicy Niniwie zostało zmiecionych przez Boga. Mówi, czyż ja nie wiedziałem, dlatego uciekałem. Bo kiedy będę im mówił o nadchodzącym sądzie, a nóż, a nóż się opamiętają, a ty przecież jesteś pełen łaski i miłosierdzia i im przebaczysz. Tak, drodzy, kiedy ty i ja skruszymy się przed Bogiem. On wyraźnie mówi: Sercem złamanym, skruszonym nie pogardzi. Powstańmy. Mając tą świadomość, że jesteśmy wezwani do poznania, pełnienia Jego woli. Mając tą świadomość, że jesteśmy umiłowani przez Niego. Dowodem Jego miłości do nas jest Chrystus ukrzyżowany za nas, oddany za nasze życie. Niech Pan będzie błogosławiony. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj obecny. Dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam świadectwo swojej miłości poprzez ten stół, poprzez słowo. Zapewniasz nas o, o swojej miłości. I dziękujemy Ci, że masz wszelką moc na niebie i na ziemi masz wszelką moc rozprawić się z największymi złymi rzeczami w życiu każdego z nas. Uwolnić nas dla swojej chwały, dla swojego imienia. Panie, dotykaj nas przez słowo i ducha, abyśmy nie zwlekali z wezwaniem twego świętego imienia dla swojego ratunku. Amen.